Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Piątek jak piątek to magazyn Pierwsza Klasa. Dzień dobry, witamy. Spotykamy się tutaj co tydzień, żeby podsumować to, co wydarzyło się w ostatniej kolejce i zapowiedzieć to, co wydarzy się w nadchodzącej, w ten najbliższy weekend, a właściwie już za kilka godzin, bo tradycyjnie zaczynamy granie w piątek. 16. seria gier za nami, a w studio naszymi państwa przede wszystkim gośćmi trener Marcin Sasal. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry. Szymon Janczyk. Dzień dobry. Szymon zdążył, wszedł w ostatniej chwili, to mogę państwu zdradzić. Jeszcze kulisy. Zdążył kawę sobie zrobić. Mielibyśmy ładne kulisy, no. Tak to jest w telewizji na żywo. Musimy zacząć. Ja liczyłem, że ja dzisiaj będę na styku, ale widocznie te styki byłeś są... pierwszy. Te styki są znaczy nie, przepraszam, Rafał był pierwszy. Panowie, pierwsza rzecz, oczywiście tradycyjne pytanie z 16 kolejki. Zapamiętamy co? Bo już wiem, że powiedzieliście mi przed wejściem na antenę, że nie było takiego meczu dla koneserów, w cudzysłowie, czyli takiego spotkania, które by nas rozczarowało. Jeśli chodzi o to, to 5 meczów na 0 z tyłu. To jest, myślę, że rzadkość. Nie pamiętam takiego... wydarzenia w pierwszej lidze. No i oczywiście wygrała Wisła i Termalika. To są, myślę, że rzeczy zauważalne. To prawda. A ja powiem tak. Zapierdzielałbym do Niepołomic i przyglądnął się meczowi Puszczy. Nauką jazdy. Która chyba na złość trenerowi Stokowcowi zamknęła mecz w bardzo szybkim tempie. Szymon? No tak, tak. To była na pewno niespodzianka. Fajnie dla ŁKS-u zwycięstwo z Arką Gdynia, bo to jest takich meczów ŁKS potrzebuje, żeby się zbudować z wysoko notowanymi rywalami, z rywalami do walki o awans. No i też wiadomo, że tam w poprzednich latach te boje bywały różne. Mm-hmm. No to zerknijmy na ten komplet wyników 16 serii gier. Tutaj mieliśmy derby między Ruchem i GKS-em. Był także mecz bardzo ciekawy na szczycie ŁKS-u z Arką. Były też te przełamania, których trener powiedział, Termaliki i Wisły Kraków. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki. I rzeczywiście sporo czystych kąt, więc bramkarze, defensywy górą. Myślę, że nie mieliście problemów ze zestawieniem waszych jedenastek kolejki, zwłaszcza w tej formacji. O tym oczywiście też sobie zdążymy powiedzieć. Panowie, zerknijmy od razu też na tabelę, jak ona prezentuje się po 16 serii gier. A tam oczywiście dalej lider w Niepołomicach i to cały czas lider, który wygrywa. Puszcza radzi sobie naprawdę znakomicie. ŁKS jest na drugiej pozycji, Ruch na trzeciej, Arka na miejscu czwartym. Chrobry coraz bliżej podium po kolejnym bardzo dobrym meczu. No i Podbeskidzie zamyka stawkę zespołów, które są w tym momencie w barażach. No i dół tabeli Chojniczanka, Skra, Sandecja. Aczkolwiek jak sobie popatrzymy tutaj, spory ścisk od miejsca 13 do 18 to są tylko... To jest tylko 5 punktów różnicy, więc będzie się jeszcze tam mocno mieliło. Zaczynamy od meczu. Dodam jeszcze, że Puszcza tak naprawdę 3 punkty i będzie utrzymana praktycznie, bo te 36 oczek zwykle dawało utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy i zresztą w Ekstraklasie też, więc za kolejkę Puszcza może być bezpieczna i to też jest duża sztuka, żeby już w rundzie jesiennej sobie utrzymanie zapewnić. No ciekaw jestem, czy oni jeszcze tam myślą o utrzymaniu, czy już w ogóle przestali o tym myśleć, tym celu minimum, jaki był postawiony przed sezonem. Zaczniemy sobie jednak od tego meczu Termaliki z Resowią. Termalika wygrywa 3-0 od 8 kolejek bez zwycięstwa, aż do tego piątku minionego. W końcu to się musiało chyba wydarzyć, bo wiedzieliśmy, że Termalika gra zdecydowanie poniżej oczekiwań i poniżej tego składu ludzkiego, jaki posiada. No i w tym meczu z Resowią było już to w końcu na boisku także widać. No i myślę, że to było też dość pewne zwycięstwo Brookbetu, bo okej, Tomasz Loska miał troszkę pracy i musiał się wysilić, ale jakoś nie widziałem w tym wielkich szans Resowi. Te sytuacje przyszły w drugiej połowie praktycznie, gdy wynik był już przesądzony i też nie były jakby takie klarowne, że tam trzeba było wyjąć 3 setki, żeby dowieść ten rezultat do końca. Więc tutaj faktycznie Brookbet po raz pierwszy od dawna chyba odniósł takie zwycięstwo, do którego nie można się przyczepić, na które nie można narzekać i które trzeba docenić. No zdecydowanie musiał przyjść taki moment. Termalika ma powtarzalność w ostatnich kolejkach, że pierwsze minuty, pierwsza część spotkania naprawdę wygląda nieźle. Teraz dołożyli skuteczność. No i rzeczywiście to, co Szymon powiedział, Resowia stwarzała sobie sytuację, ale w większości w drugiej części spotkania. W drużynie z Rzeszowa również brakuje tego zawodnika, takiego serca tej drużyny, Marka Mroza, który no, w
przypadku kadry Resowi wypadnięcie właśnie takiego zawodnika jest bardzo widoczne i z drugiej strony też trzeba wziąć to pod uwagę, że Resowia to też jest drużyna, która przede wszystkim ma cel utrzymania się. W ostatnich kolejkach grali z drużynami, które po prostu biją się o ten awans i to pokazuje w tym momencie, że to nie jest tak do końca, że przyszedł nowy trener i nagle drużyna z Rzeszowa będzie wygrywała wszystko po kolei. I w meczu z ŁKS-em była pokazana jakość i przede wszystkim w meczu ostatnim z Termaliką, gdzie te indywidualności na pewno są dużo większe po stronie drużyny z Niecieczy i to pokazali de facto w pierwszych 30 minutach tego meczu. No Resowie też dodały w ogóle dwa strzały do przerwy i to takie no w ogóle niegroźne, więc tam naprawdę pierwsza połowa to była pod dyktando gospodarzy. No ja muszę pochwalić jedną rzecz, że w końcu zobaczyłem Termalikę jako zespół, a nie jako kilka indywidualności, które potrafią coś zrobić, bo to bezapelacyjnie tak, tam jest sporo zawodników, którzy mają sporą jakość, natomiast widać było zespół i to jest na pewno rzecz ważna. Co do Resowi, to jasne, możemy tłumaczyć tutaj, że grali z przeciwnikami bardzo wymagającymi, ale jak na razie ten ratunek trenera Hajdo zatrzymał się na 15 punktach i tak jak powiedziałem, że te zespoły tutaj z tego, nie wiem czy to nazwać peletonem, ale grupa goniąca, która się zaczyna od miejsca tutaj 13, czyli od Górnika w dół. To jest grupa, która w tych dwóch kolejkach najbliższych musi osiągnąć przynajmniej te 19-20 punktów. Ja mówię taką granicę 20, bo kto będzie miał niżej, będzie musiał grać rzeczywiście bardzo skutecznie, a Rolsy Sandecji to w tej chwili muszą grać wiosną tak jak europejskie puchary, żeby się w tej pierwszej lidze utrzymać. Choć akurat pierwszoligowcy potrafią takie remontady robić, bo w ostatnich latach możemy sobie przypomnieć też Sandecję, która po słabym starcie dobrnęła prawie do pucharów, tam Chrobry Głogów po fatalnym starcie jeszcze zdał się utrzymać. Była jeszcze historia, teraz sobie nie przypomnę kogo, a nie wiem, czy to właśnie nie Sandecja była, kiedy Olimpia Grudziądz po prostu mimo fantastycznej jesieni spadła do strefy spadkowej, a ktoś, kto wtedy zawodził, się utrzymał. Absolutnie. Uważam, że mimo wyników w najbliższych dwóch kolejkach, to rzeczywiście będziemy widzieć drużyny w następnej rundzie zupełnie inne, bo nie wyobrażam sobie, aby te drużyny od miejsca 13 do 18 nie chciały się wzmocnić na kolejną rundę. Bo uważam, nawet teraz rozmawiamy o Resowi, to tam brakuje moim zdaniem około 4-5 jeszcze takich solidnych wzmocnień, aby czyli spokojnie... Czwarty komplet puzzli trzeba kupić. No być może to jest już rola dyrektora sportowego razem ze sztabem, aby gdzieś tam odświeżyć tą szatnię. Być może te transfery, które były zrobione latem, nie były trafne i teraz pozamieniać te puzzle, aby ta układanka dalej pasowała ale do koncepcji tego kredyty trenera. Kredyty drogie są w momencie. Ja miałem okazję być w Rzeszowie, rozmawiałem z prezesem tego klubu nawet. Wiem, że ma być Resowia dofinansowana, ten budżet ma być większy, więc myślę, że również znajdą tam, się... Tam pieniądze były już wcześniej, w poprzednim sezonie pamiętam, że mocno inwestowali. W tym sezonie troszkę mniej, bo ta kadra była przebudowana bardziej w kierunku tego Pro Junior System, takich troszkę młodszych, mniej znanych zawodników, przynajmniej jak na pierwszoligowe warunki, więc... Jeśli znów sięgną do kieszeni, to pewnie wróci to do takiej sytuacji, jaka była rok temu. Pieniędzy nie brakuje też w Wiśle Kraków. Wisła w końcu się przełamuje. Z tym mógłbym podyskutować. No, jakby analogicznie patrząc na warunki pierwszej ligi, to wciąż myślę, że to nie jest najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o zespół Białej Gwiazdy. Natomiast przyszło przełamanie, przyszło zwycięstwo, ale zaczęło się od pięknego gola Szymona Pawłowskiego. Kilka takich efektownych bramek w tej kolejce oglądaliśmy i na pewno Szymon Pawłowski w takim top 3, jeżeli chodzi o gole tej kolejki, się znajduje. Natomiast Wisła ma Luisa Fernandeza, zawodnik, który no, jakością na pewno przewyższa tę klasę rozgrywkową. W tym momencie, w tym meczu gole numer 9 i 10 jest współliderem klasyfikacji strzelców. No i Radosław Sobolewski w końcu może troszeczkę odetchnąć, w końcu może dopisać sobie te debiutanckie 3 punkty. No na pewno to trzeba przyjąć, że Wisła wygrała i myślę, że w końcu i teraz trzeba poczekać co dalej, bo trzeba wykorzystać te dwa mecze. Bezwzględnie Luis Fernandez jest zawodnikiem, który w tym meczu się wyróżniał, tak jak Szymon Pawłowski, swoimi indywidualnymi działaniami, natomiast jedna rzecz, ja uważam, że to jest, że ma ogromny potencjał, że to jest zawodnik, który, tak jak rozmawialiśmy przed programem, moim zdaniem chimeryczny, który musi mieć jeszcze dodatkową zewnętrzną motywację, żeby
w meczu, w którym gra, jeszcze wyglądać zdecydowanie lepiej, bo on może sam rozstrzygnąć tutaj o losach meczu. Ale tak jak powiedziałem, no może opaska kapitańska jest wystarczającą motywacją, ale jeżeli nie, no to na pewno trzeba będzie jej jeszcze poszukać. No ja zdecydowanie uważam, że trener Sobolewski, kiedy powierzył tą opaskę Fernandezowi, to jest taki zawodnik, który wznosi się naprawdę na taki swój poziom w każdym ze spotkań i nie popełnia rażących błędów albo dziwnych zachowań, gdzie musi wylecieć z boiska, dostaje czerwoną kartkę. Gorzej jak trzeba będzie zabrać tą opaskę. No ale myślę, że na razie chyba takie rzeczy trenerowi Sobolewskiemu nie chodzą po głowie, ale rzeczywiście trzeba wyróżnić nie tylko Fernandeza, bo ja bym wyróżnił przede wszystkim drugą bramkę Wisły i zagranie Rodado, ustawienie piłki przed 16 metrem i to wcale nie było dotknięcie takie oczywiste w zwolnienie akcji, a jednak ustawił tą piłkę w kapitalny sposób i myślę, że w ogóle Wisła wyglądała kapitalnie. Tak będziemy omawiać mecz ŁKS-u i to, jak oni prowadzili grę, to mecz Wisły z Zagłębiem też się mógł podobać. W większości akcje, sytuacje strzeleckie były nie ze skrzydeł, jak było do tej pory. Rozegranie z bocznym obrońcą lub skrzydłowym i wrzutka, tylko wszystko było pchane środkiem i to rewelacyjnie wyglądało. To mogło się podobać i fajnie, że właśnie taka bramka jak ta druga po takim magic touchu Rodado została strzelona. Ostatnie mecze, przepraszam, ostatnie mecze Wisły naprawdę nie narzekaliśmy, przynajmniej ja nie narzekałem, że tam nic się nie działo. Mecze były naprawdę bardzo dobre. Tylko wynik chyba był trochę inny dla Wisły. Natomiast rzeczywiście tych sytuacji zawsze było dużo i zawsze by te mecze były ciekawe. Ja się cofnę jeszcze w tej akcji bramkowej o kilkanaście sekund do podania też Koleja, który świetnie otworzył przestrzeń tak naprawdę Luisowi Fernandezowi, bo zamiast szukać jakiejś długiej piłki czy zwalniać akcję jako obrońca, to on wprowadzając piłkę za linię pomocy Zagłębia Sosnowiec dał tak naprawdę, wprowadził ją w to miejsce, w którym Fernandez mógł już pociągnąć akcję. Oczywiście tam Zagłębie też zawaliło, że tak to nazwę troszkę, bo zostawili lotnisko Hiszpanowi, żeby on pociągnął tę akcję, natomiast też trzeba to wykorzystać, zagrać piłkę właśnie w taką strefę. No, to był chyba w ogóle najlepszy mecz Fernandeza w tym sezonie, tak pod względem czysto piłkarskim, pod względem statystycznym. On często miał takie mecze, w których strzelał bramki z rzutów karnych. To nie jest jakaś ujma, ale no inaczej smakują takie bramki po zespołowych składnych akcjach. Wywalczył 4 rzuty wolne, oddał 7 strzałów. To też jest jego najlepszy wynik tutaj, od kiedy przyszedł do Krakowa. No, widać było, że coraz bardziej mu się chce grać, że tak to nazwę, i błyszczeć w tej pierwszej lidze. Ale też właśnie jego forma powoduje to, że obrońcy są bardzo bierni, boją się wejść w pojedynek, raczej grają asekuracyjnie i to przykładem właśnie jest pierwsza bramka, gdzie Fernandez obok siebie miał 4 obrońców i nikt nie potrafił zdecydowanie wejść w pojedynek i próbować mu odebrać piłkę, więc widać, że z meczu na mecz Fernandez się czuje coraz lepiej rzeczywiście, ale przede wszystkim obrońcy zaczynają się również bać jego dryblingów, jego tej takiej nieszablonowości. I tej pewności siebie, która zaczyna coraz od niego bardziej bić. To, co trener powiedział, ta opaska kapitańska. Czasami piłkarze potrzebują takiej dodatkowej motywacji z zewnątrz. I chyba rzeczywiście to możemy na plus już zapisać trenerowi, że akurat tego piłkarza wskazał. Tak, tego, zarządzanie zespołem w tym trudnym okresie rzeczywiście można powiedzieć, że jest na dobrym poziomie i super rozwiązanie. Ja się zastanawiam, czy zarządzanie zespołem, czy zarządzanie jednostką, bo tutaj oczywiście nie chcę wydawać jakichś osądów takich zbyt radykalnych, bo też nie wiem, jak to w środku wygląda, czy Fernandez jest takim liderem w szatni, czy to powierzenie mu opaski miało jakby jeszcze bardziej podbudować jego, bo po prostu jakoś nie wiem, czy on ma faktycznie taki wpływ na zespół, czy to nie był ruch w stylu dajmy tę opaskę najlepszemu naszemu zawodnikowi, on jeszcze nas pociągnie, bo jeśli ktoś ma nas wyciągnąć z dołka, no to właśnie ktoś taki. Ale chwilę temu, jak dostał czerwoną kartkę i kompletnie zawalił, tak? I później go nie było w 18, zostały jakieś tam dziwne rzeczy. No tak, tylko właśnie on dwa razy już... Czy właśnie z tym zawodnikiem nie trzeba troszeczkę inaczej postępować, niż go tylko jeszcze tam zgrillować i go stłamsić za rzecz, którą tam gdzieś zrobił na boisku? Może trzeba znaleźć inny sposób. Być może trener Sobolewski już dotarł do niego i też rozpracował, jaki to jest zawodnik, bo to chodzi o to, żeby wykorzystać jego potencjał, który chyba wszyscy uważają, że ma ogromny potencjał, przede wszystkim indywidualny, i on może coś z niczego zrobić. Tutaj, że mówicie, że boją się obrońcy, że trudno się do niego ustawiać i tak dalej, to jest poziom jego indywidualnego wyszkolenia, sprawności
koordynacji, przewidywania i rozwiązań natychmiastowych, podejmowania natychmiastowych decyzji, co jest rzadkością, przynajmniej w naszych warunkach, no bo my takich zawodników szukamy i chcemy takich zawodników wyszkolić, a tutaj nie znajdujemy jakoś sposobu na takie wyszkolenie zawodników. Ale tak, to... ja tylko skończę, dodam po prostu, że nie wiem, jaki to będzie miało długofalowo wpływ na zespół, czy to nie będzie tak, że bardziej podbuduje samego Fernandeza niż zespół. Dokładnie, tak jak, może tak jak mówiliśmy, tak jak trener zauważył, te czerwone kartki, czerwona kartka jedna Fernandeza, ale wcześniej też w Ekstraklasie czerwona kartka w takim trudnym momencie, więc mimo wszystko jest to dość kontrowersyjny wybór, tak bym to z boku po prostu, czysto z boku patrząc. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że trener Sobolewski jest w środku, wie mniej więcej jak zarządzać drużyną, co za tym idzie, jednostkami i wiadomo, że zawodników trzeba bodźcować co jakiś czas. Nie można go raz zabodźcować i to ma wystarczyć na 6 miesięcy. Myślę, że zabieg z opaską kapitańską dla Fernandeza to jest zabieg do końca tej rundy. Zobaczymy, co dalej, jak będzie to dalej funkcjonowało. To już wiemy, dalej to już wiemy. Ja uprzedzę przykład, żeby Rafał nie komentował, że to było dawno, bo dawno było, więc starsi kibice pewno pamiętają. Ja kiedyś zrobiłem coś takiego, że Nikola Mijajlowicz był taki zawodnik, dla mnie najlepszy lewy obrońca, jaki grał w Polsce, tak w lidze. Mhm. Kiedyś właśnie dałem mu opaskę kapitana i dostawał kartki, robił różne dziwne rzeczy, ale się okazało, że ta opaska podziałała na niego. On się poczuł odpowiedzialny za zawodników, nie tylko za siebie, za zawodników, za drużynę, za klub, za to, co robimy. Natomiast jest pewna granica tego, bo ja już później powiedziałem, bo ktoś mnie tam pytał, mówi, co ty zwariowałeś, Nikola, kapitanem? Okej, okay, ale zauważyłem jedną rzecz, że to jest bomba stykającym zapłonem, że ten ląd, ty ten ląd trzymasz i jak ten ląd nagle się skróci, bo on sam sobie go obetnie, to nagle ta bomba wybuchnie. I teraz pytanie, czy to jest taki sam zawodnik, czy to jest taki sam problem, bo to jest problem z takimi indywidualnościami typowymi, takimi, którzy mają, znają swoją wartość, mają swój pomysł na wszystko, mają swój pogląd, a przez frustrację robią też trudne rzeczy na boisku, czy jakieś faule, czy jakieś komentarze, czy jakieś dyskusje, czy inne rzeczy. I myślę, że to jest też jakby sytuacja opanowania takiego zawodnika i wykorzystania go w klubie, ale tak jak mówię, no ten ląd jednak jest bardzo, bardzo różny. Tak, tylko że tu dwa inne charaktery. Nikola to krewki, zawodnik, gdzie naprawdę dużo nie trzeba było, żeby się odpalił, a Fernandez... Też potrzeba silnej osobowości, bo on po prostu też uznał, kto jest szefem, kto jest od czego i to nie tak, że on sobie robił, co chciał. On znał swoje granice, swojego pola działania, które mu dałeś. Ale... To samo trzeba zrobić z Fernandezem. Tak, tylko, on musi mieć zakres. Szymon już powiedział, trenerze, w przyszłym roku to się zmieni, bo z tego co wiemy, to Kuba wraca do gry, więc... Chociaż też się zastanawiam, jaki on będzie formie, Ja się też zastanawiam, jeszcze skończę, bo tak jak widziałem parę miesięcy temu jakieś zdjęcia Kuby, no to tak to średnio piłkarsko wygląda, więc nie wiem, czy to będzie realna ale wartość. Ale każdy z nas może sobie zdjęcie zrobić i powiedzieć, a w przyszłym roku to sobie coś tam będę robił, prawda? No to trzeba poczekać, zobaczyć. Na razie na boisku nie ma, są za to inni. Pod Beskidzie Sandecja 2-0, mecz, który ma kilka cech wspólnych z tym meczem Wisły Kraków, bo tak, pod Beskidzie ma też najlepszego strzelca ligi, Kamil Wiliński, 10 bramek. Co prawda w tym meczu gola nie zdobył, ale w tym meczu mieliśmy pięknego gola, bo Goku Roman no chyba nawet jeszcze lepiej przemierzył niż Szymon Pawłowski w meczu Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Kraków. Przepiękne uderzenie. Pod Beskidzie wygrywał siebie, co też warto odnotować, bo to też nie jest jakaś taka standardowa sytuacja. Oczywista. To jest też inna sztuka uderzeń, bo Pawłowskiego możemy docenić za to, jak nawinął Jelicia Baltę, to jak amatora go zrobił z tym obrotem, a Goku po prostu przymierzył z dystansu, co też jest trudnym wyzwaniem, chociaż jeśli mam kogoś skojarzyć z takimi bramkami, to myślę, że on byłby tak w pierwszej piątce, pierwszej trójce nawet pierwszoligowców, których bym posądzał o takie zdolności. Nie no, Roman jest w tym momencie w takiej dyspozycji, że... Roman w gazie. Że on może nawet spróbować z drugiej strony lewą nogą oddać strzał i myślę, że to też może mu wejść. Co ciekawe, to nie była takie oczywiste pod Beskidzie w tym spotkaniu. Trochę zostawili miejsca Sandecji. Bramka Romana to jest po rekontrze, tak? Mhm. To Sandecja wychodziła z kontrą i chciała zaatakować mocno. Piłka została zgubiona i pod Beskidzie fajnie to wykorzystało. Sandecja miała swoje sytuacje. Myślę, że wynik 2-0 to przede wszystkim jakość. Roman, Biliński, Simonsen. W końcu naprawdę fajny mecz Bonifacio. I to była jakość, która pozwoliła
pod Beskidziu wygrać spotkanie, niekoniecznie grać wysokim pressingiem, niekoniecznie zmusić Sandecję do głębokiej obrony. Po prostu trener Żuraw miał od samego początku plan na to wszystko, że meczu nie trzeba rozstrzygać w pierwszych 45 minutach, w drugiej części spotkania powinno być jeszcze więcej miejsca i wtedy można wykorzystać te swoje indywidualności. Świetne wejście Jakuba Bierońskiego. Młody zawodnik wszedł i nie dość, że zdobył bramkę, to też taki impuls dla Podbeskidzia, żeby jeszcze postawić tę kropkę na D. Ważne zwycięstwo, Sandecja znowu wraca na ścieżkę porażek, natomiast no, to jest wiadome, że to jest zespół, który jeszcze w tym meczu sporo meczów przegra. Pytanie tylko, komu te punkty urwie w kontekście walki o utrzymanie. Kolejny mecz, Ruch Chorzów GKS Katowice, starcie no, hitowe obok tego meczu ŁKS-u z Arką. Derby dla kibiców, mecz ewidentnie najważniejszy. No i teraz jak to rozpatrywać, bo Ruch z jednej strony wygrywa, natomiast dopiero po wejściu Pląskowskiego kolejna taka sytuacja, że zawodnik wchodzący z ławki rezerwowych daje impuls swojemu zespołowi, no i rzeczywiście dzięki jego trafieniu Ruch te trzy punkty. Ostatnio tego impulsu nie było i o tym mówiliśmy, że ta ławka nie działała, ta ławka ale zadziałała. Teraz, że znowu to działa na tej zasadzie, że jak my coś mówimy, to później bardzo dobrze, to występuje w kolejnej kolejce. Do premii jesteśmy, tylko nie widać efektów tej premii, ale rzeczywiście, że tutaj trzeba pochwalić, a nawet sobie tak kiedyś tam myślałem, patrząc na Pląskowskiego wcześniej, w meczach jeszcze grał w Stali Rzeszów i tak dalej, on miał takie inklinacje do tego, żeby zrobić coś niczego, że te, z tej ławki niektórzy zawodnicy potrzebują ileś tam czasu, dwóch, trzech zagrań. To jest taki zawodnik, który wchodzi i rzeczywiście go widać i to jest wzmocnienie. Ja się spodziewałem takiego meczu, że Gieksa będzie się gdzieś tam okopie i będzie czekała na kontrę i na stały fragment, a tak nie było. Mhm. To nie był mecz, tak jak nazywamy to, dla koneserów. I ten mecz myślę, że był ciekawy i zaangażowanie praktycznie wszystkich. Między innymi też i Jędrycha, który gdzieś tam wyprawy robił i praktycznie chciał na siłę strzelić bramkę. I ten mecz naprawdę był ciekawy. Ja już myślałem, że tutaj niewiele się w tym meczu zmieni, ale no, Ruch to rozegrał na swoją korzyść i myślę, że tutaj duże znaczenie mieli ci, którzy wchodzili i ławka rezerwowych i decyzje trenera na boisku. Spore znaczenie miał też Kudła, który najwięcej czystych kąt w tym sezonie zachował, natomiast w tym przypadku akurat nie pomógł drużynie, bo też to jego wyjście takie niepewne było ważną składową tej akcji bramkowej. Oczywiście tam by jeszcze był słupek, no ale głównie zaczęło się od tego, że to jego niepewne wyjście pozwoliło dojść do strzału Wójtowiczowi, po którym to strzale była dobitka Pląskowskiego. Słuchajcie, kapitalna atmosfera. Wyróżnić jakiegokolwiek zawodnika z tego spotkania, okej, możemy Pląskowskiego, bo strzelił bramkę. No ja bym przede wszystkim wyróżnił Bieleckiego, który to, że Ruch wygrał, to właśnie dlatego, że mieli Bieleckiego w formie. A tak to wyróżnić kogoś innego nie, bo wszyscy grali naprawdę na wysokim, no, dobrym poziomie. I to nie tylko w zespole Ruch Chorzów, ale również w zespole z Katowic, gdzie Gieksa rzeczywiście zagrała totalnie inaczej niż do tej pory. Grali odważnie, nie tylko liczyli na stałe fragmenty gry, ale również liczyli na akcje po prostu rozgrywane od czasu do czasu atakiem pozycyjnym z kontry i im to wychodziło i tak jak powiedziałem, Bielecki stanął na wysokości zadania i to był jeden... Pytanie, czy mecz się tak ułożył, czy te linki zostały popuszczone z tego... Ja myślę, że otoczka cała spowodowała to, że zawodnicy Gieksy również poczuli to, że to są takie derby i coś od siebie trzeba dać więcej. Ja cały czas twierdzę, że oni potrafią i być kreatywni, i zagrać fajnie, i otwartą tylko piłkę. Tylko myślę, że trener Górak teraz po takim meczu może powiedzieć, no dobra, no zagraliśmy fajny mecz ofensywnie, ale nie mamy punktów, a we wcześniejszych spotkaniach... staliśmy z tyłu, czekaliśmy na jedną, dwie, trzy sytuacje i to wychodziło i punktowaliśmy. Czyli szykuje się następny mecz dla koneserów w następnej kolejce, czyli GKS Katowice Chojniczanka, tak? Myślę, że zdecydowanie tak, tym bardziej, trzeba że... dużo popcornu i dużo napojów. Herbaty zimowej. Tak. Też ciekawa sytuacja na koniec tego meczu. Oskar Repka ukarany drugą żółtą kartką. Drugą otrzymał w efekcie symulki, którą sędzia zauważył i nie zawahał się piłkarza za to wyrzucić z boiska, więc też ku przestrodze. Kolejne spotkanie. Stal Rzeszów, GKS Tychy. GKS wygrywa po dwóch porażkach z rzędu. Po dwóch golach Marcina Kozina, więc takiego zawodnika, no nieoczywistego, bo dla niego to są dwa debiutanckie gole na poziomie pierwszej ligi. 2001 rocznik, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, i to jest tym bardziej krzepiące, że tak młody piłkarz no, wchodzi w te buty, które mają dać zwycięstwo zespołowi wcale na niełatwym
terenie. No Stal przegrała teraz mecz po trzech spotkaniach z rzędu bez porażki. Ja powiem w ten sposób. No, jeżeli proporcje, ja już o różnych rzeczach mówiłem tutaj o Stali, ale jeżeli proporcje zawodników w niektórych sytuacjach i w akcjach, nawet bramkowych, są 8 atakuje, 2 broni, to jest rzeczą naturalną, że mimo tego, że bodajże Stal miała 8 sytuacji do strzelania bramki, nie wiem, to pewno Szymon poprawi mnie, jeśli źle mówię. Stal Rzeszów już się poprawia. 3, 4, 5. Od 5 spotkań w ogóle nie schodzi poniżej tego współczynnika oczekiwanych bramek ponad 2. Więc no to jest zespół, który po prostu zawsze stwarza sobie mnóstwo sytuacji bramkowych, tylko problem się robi, kiedy ich nie wykorzystuje. Tak, ale z tych oczekiwanych bramek, jeżeli się nie strzeli, to jest szansa po prostu dla przeciwnika. I myślę, że GKS Tychy to dobrze wiedział i dobrze zareagował i to po prostu wykorzystał. I to jest cała kwintesencja tego meczu. To, że GKS Tychy gra sinusoidę, notabene, nie wiem, czy zauważyliście, ale bramkarz zaczął lepiej bronić. Ja tutaj trochę za mocno noże pojechałem. Uszy mnie nie piekły na czerwono, więc może nie oglądał, a może ktoś mu powiedział, ale rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że bramkarz pomógł zdecydowanie. Tutaj trzeba tutaj pochwalić. Mam nadzieję, że to destruktywnie nie wpłynie na następny mecz, ale rzeczywiście GKS Tychy zagrał o punkty w swojej trudnej sytuacji, myślę, że kadrowej, bo tam cały czas jest jakaś rotacja, jakieś rzeczy się dziwne dzieją i myślę, że to było dla nich ważne zwycięstwo. Co będzie dalej? Zobaczymy. No jakby tu było 4-3, 5-4 dla Stali Rzeszów, to myślę, że też byśmy powiedzieli, że to jest sprawiedliwy wynik, tak. bo po prostu Stal Rzeszów, jeśli chodzi o ofensywne, grała tak jak do tej pory, czyli bardzo nieskutecznie, ale stwarzała sobie mnóstwo sytuacji. A Tychy przyjechały z planem takim, jak chyba każda drużyna pierwszoligowa na Stal Rzeszów. Zmienili ustawienie, bo grali wahadłami, a w tym na ten mecz zagrali czwórką. Ale mimo wszystko, tak. To też jest inaczej, myślę, bo też trzeba zaasekurować te boczne strefy, bo widzieli, że tam po prostu jest to siła Stali Rzeszów. Ale myślę, że przede wszystkim to też chodziło o to, aby z dużą łatwością dochodzić do sytuacji pod bramką rywala i wykorzystywać to, że tam są proporcje, jeśli chodzi o grę obronną, zachwiane. Tak. I Kozina idealnie był skrojony na to spotkanie, bo generalnie co druga sytuacja stwarzana przez GKS Tychy to była właśnie długa piłka na prawe skrzydło i Kozina bez problemu wygrywał te pojedynki. Absolutnie po 2 strzelonych bramkach bohater tego spotkania, nawet to, że wykorzystał tą pierwszą sytuację. Szczerze powiedziawszy, jakbyśmy wzięli z 10 zawodników, myślę, że może 2 by poszło tak do końca na tą sytuację, bo tam to już było oczywiste. Jest stoper, jest bramkarz, bramkarz wyjdzie, jak nie wyjdzie bramkarz, stoper zagra głową. Mhm. A on poszedł do końca, no i to mu się opłaciło, strzelił bramkę i to spotkanie dalej wyglądało bardzo podobnie. Stal Rzeszów napierała, próbowała prawym, lewym skrzydłem, środkiem. To, co trener powiedział, Jałocha naprawdę w tym spotkaniu pomógł i to w wielu sytuacjach. No i dalej wykorzystywanie właśnie tego, że obrona Stali Rzeszów jest bardzo wysoko ustawiona i nawet od czasu do czasu Jałocha, kiedy łapał piłkę, to próbował właśnie dłuższym zagraniem za linię obrony wznowić grę. To był pomysł po prostu na to spotkanie. No tak, ale też tak koniec końców Stal Rzeszów na przestrzeni całego sezonu, jak sprawdzimy te liczby, to oni strzelają mniej więcej to, co wypracują. Tam nie ma jakiejś wielkiej nadwyżki tych bramek, więc tak jak parę tygodni temu strzelili 4 gole z tego XG 2,5, tak teraz strzelili 0 i to wszystko gdzieś wraca po prostu do tej średniej. Paradoksem jest to, że Tychy mają o 1 bramkę więcej strzeloną. No tak, natomiast to Tychy mają znaczną nadwyżkę, Stal Rzeszów to sobie wypracowała. W tej defensywie to też jest tak mniej więcej, że Stal nie gra w defensywie tak, żeby tracić 4 bramki co mecz. Natomiast zdarzają się jej takie sytuacje, jak tutaj w tym spotkaniu, gdzie Pęksa też nie pomógł, bo to jest zawodnik, który raz wybroni im mecz, raz da coś ekstra. To awaryjny bramkarz. Awaryjny? Tak, a raz nie da nic. I tam kibice też narzekają na niego, na Kaczorowskiego, bo tutaj bramka to nie był mocny punkt Stali Rzeszów i w poprzednim sezonie i w tym. Także to jest element do wzmocnienia i ta wysoko ustawiona obrona,
Tam się na pewno przydadzą wzmocnienia, ale też nie jakiś totalny remont. Tam nie trzeba wszystkich wymienić i wystawić, tylko trzeba oni to troszkę usprawnić. Oni po prostu takie mają założenia, żeby odebrać piłkę wysoko, najlepiej od razu po stracie. I to jest jakiś sens tego. Pamiętajmy, że akurat Stal nie zrobiła wielu transferów po tym awansie, więc tam oni tak naprawdę cały czas grają tym drugoligowym składem i można się spodziewać, że raz na jakiś czas takie straty punktów się przydarzą. Kozina, zawodnik mega chimeryczny, dla mnie jeden z najbardziej takich chimerycznych młodzieżowców w poprzednim sezonie i takich często mało konkretnych jak piłkarzy. Jak to młodzieżowiec? Mhm. No właśnie nie, bo Dominik Piła potrafił zachować taką równą formę. To nie był wyjątek. Co roku ale mniejszość, myślę, że... To musi być zawsze mniejszość, bo tych młodzieżowców jest w stylu, że tam połowa jest brana na takiej zasadzie, że może wypali. Natomiast zdarzają się i tacy, którzy mają taką dość równą formę przez cały sezon. Koziny był raczej w tym gronie nie widział, no ale jak strzelił, no to też go może też nie krytykuje. Może to jest ten dzień, że teraz będzie lepiej. Ale nie, mówimy ja myślę, o Kozinie. że to jest właśnie rywal, że to jest kwestia rywala. On idealnie był dopasowany pod to, co może, jakie atuty swoje może wykorzystać w takim spotkaniu. To samo możemy o Pęksie powiedzieć. Też to jest chimeryczny zawodnik, który potrafi bronić świetnie, a w kolejnym spotkaniu właśnie dać taką plamę jak w ostatniej kolejce. I no niestety. A co do transferu Stali Rzeszów, to ja odnoszę wrażenie, że tam transfery robi się na zasadzie okej, bierzemy bramkarza, ale najważniejsze, on musi umieć grać nogami. Nieważne, jak wygląda w bramce na przedpolu, musi grać świetnie nogami. Stoperzy muszą mieć świetne wprowadzenie. Ustawieniem, mniej ważne. Okej, pół żartem, pół serio oczywiście. Ale to dobrze, to ja uważam, że to jest dobrze, że dobieranie zawodników pod system, a nie przypadkowo, że ten jest wolny, a ten mniej kosztuje. To jest, w końcu trafią bramkarza, który dobrze gra. Znaczy też się zastanawiam, czy na przykład teraz nie ściągną sobie jednego takiego stopera, który właśnie więcej będzie miał inklinacji takich czysto defensywnych, który będzie fajnie się uzupełniał właśnie z tym drugim, dobrze wprowadzającym obrońcą. Wydaje mi się, obrońcą. Że kierownika budowy muszą właśnie ściągnąć, czyli takiego obrońcę, który będzie tym zarządzał i też potrafi w czasie meczu powiedzieć, nie, ty nie wychodź tam dalej, bo oni robią przewagę. Na tą chwilę architekta nie mają kierownika budowy. No ewentualnie mogą ściągnąć też innego bramkarza. Skoro o bramkarzach i skoro o młodzieżowcach, to połączę wam ten wątek. W meczu ŁKS-u z Arką Aleksander Bobek, kolejne niezłe spotkanie młodzieżowca w bramce ŁKS-u. ŁKS wygrywa mimo tego, że przegrywał w tym spotkaniu 0-1 i to jest kolejne zwycięstwo ŁKS-u z czołówką, bo Puszcza na rozkładzie, Ruch na rozkładzie, teraz na rozkładzie Arka Gdynia, więc można powiedzieć, że jak przychodzi do tych meczów z najważniejszymi rywalami, z tymi bezpośrednimi w walce o te najwyższe miejsca, to Łodzianie absolutnie nie zawodzą i tak też było w tym meczu z Arką Gdynia. Okej, tutaj jest jeden moment zwrotny, kiedy niewykorzystany rzut karny dla Arki, potem mści się na nich. To jest kluczowa... I to jest kluczowy moment w tym spotkaniu. Pytanie do was, czy gdyby ten rzut karny był wykorzystany, gdyby Arka prowadziła w Łodzi 2-0, to waszym zdaniem, czy ŁKS byłby w stanie się podnieść? Może tak, bo jak udowodniły późniejsze minuty, ŁKS miał bardzo konkretny plan na to spotkanie. Te prostopadłe piłki były taką powtarzalnością i też z nich sporo wynikało. Więc mógłby jeszcze wrócić do tego meczu, choć na pewno byłoby trudniej też takie prostopadłe piłki posyłać, kiedy rywal by się pewnie ustawił już troszkę niżej i też pilnował tego rezultatu. Natomiast no to jest to, czego brakowało KS-owi w poprzednich sezonach, czyli taka mobilizacja właśnie na tych najważniejszych rywali, na tych rywali z czołówki, urywanie im punktów, bo to też koniec końców pomaga, więc myślę, że dobra też jakaś puenta tej jesieni w wykonaniu Łodzian, takie zwycięstwo z faworytem i tyle. Ja myślę, że ŁKS gra cały czas bardzo dobrze i w poprzednim meczu i jak sięgnę jeszcze pamięcią, to w jakimś momencie zaczęło to wyglądać naprawdę bardzo dobrze i to jest to, że jest taki wynik, to jest również zasługa Arki, która myślę, że nie zrobiła wiele. Oczywiście, że tego rzutu, ten rzut karny jest, inaczej by się grało, jeżeli to był wykorzystany rzut karny, ten mecz mógłby się inaczej potoczyć, może nie tak łatwo by było. Natomiast Arka nie zrobiła tutaj wiele, żeby się przeciwstawić po tym rzucie karnym. Moim zdaniem zaczęła grać bezbarwnie i bez jakiejś koncepcji. Czy to jest takie gdybanie, czy by strzelili, czy nie? No, znając Arkę, która prowadzi na stadionie ŁKS-u 2-0 już w 30 minucie, nie cofnęłaby się i pewnie dalej chciałaby grać swoją piłkę. A ŁKS już chyba tydzień temu powiedziałem, że to jest drużyna, która
nie chcę kończyć tej rundy, bo złapali naprawdę formę kapitalną. W tym spotkaniu pokazali praktycznie przez 90 minut jakość. Jakość niesamowitą, jakość, którą możemy zobaczyć w Ekstraklasie, możemy zobaczyć nawet w meczach pucharowych, bo kilka akcji było fantastycznych. No i naprawdę trener Moskal odcisnął już bardzo mocno swoje piętno takiej krakowskiej piłki, która też potrafi zaskoczyć rywala właśnie takimi przeszywającymi piłkami na przez dwie linie. Zresztą tak padła bramka, chociażby ta trzecia, prosto padła. Świetne podanie, ale takie UKS fajnie się ogląda. To było naprawdę też do oglądania, to było fajne widowisko ze względu na to, że Arka chce grać swoją piłkę, chce grać otwartą piłkę w takim meczu i dzięki temu właśnie UKS też mógł pokazać swoją najlepszą stronę, właśnie wyprowadzenie piłki, składne akcje, kombinacyjne akcje i to się mogło, jeszcze raz to powiem, mogło się podobać i zdecydowanie mecz kolejki. Ja powiem w inną stronę, że największym piętnem, które trener Moskal odcisnął na tym zespole, jest wbrew pozorom gra defensywna, bo oni w poprzednich latach też grali krakowską piłkę, tylko że to była bardziej taka piłka jak z Wesołego Miasteczka, że jak wpadli na karuzelę, to w dwie strony wszystko coś w stylu Stali Rzeszów. Tak, chociaż bym powiedział, że nawet mniej poukładana i mniej taktyczna. Natomiast teraz UKS w tej tabeli zwyczajnej, że tak to nazwę, stracił najmniej bramek, ale w tej tabeli bramek przewidywanych też jest najskuteczniejszą drużyną w defensywie. I to pokazuje, że da się grać piłkę krakowską, taką ofensywną, polegającą na wymianie podań, ale najważniejsze jest to, jeśli za tą piłką też idzie jakość w defensywie, jeśli to nie kończy się później dostaniem trójki i spakowaniem walizek bez punktów do domu. To było coś, czego UKS-owi brakowało za poprzedników, którzy grali bardzo otwarto i to się kończyło stratą punktów. Kibice na to narzekali. UKS chciał to zmienić, zatrudniając trenera Mamrota, takiego bardzo defensywnego, ale z kolei wtedy zatracono tę umiejętność gry do przodu. Teraz jest szkoleniowiec, który potrafił to wyważyć i to jest najważniejszy sukces, najważniejszy składnik tego, dlaczego UKS jest na takim miejscu, jakim jest. Praktycznie też tam ktoś wypadł, to zmienia się skład i myślę, że ta koncepcja gry jest zachowana i to jest widoczne już przez kilka kolejek, jak najbardziej tak. Natomiast wracam do Arki. Arka gra naprawdę znowu takie falowe momenty w meczu. Spodziewaliśmy się i też chwaliliśmy, że jednak potrafią świetnie coś zagrać. Natomiast tutaj w tym meczu naprawdę tego mi brakowało. I myślę, że też ten nieszczelony karny coś tam zawsze w głowach zawodników zostawia. To też możemy oczywiście gdybać. Jakby nie stracili tej bramki, zostałoby 1-0 do przerwy, może coś można byłoby tu zmienić. Natomiast ja uważam, że każda minuta po 1-1 to było tylko czekanie na następną bramkę. No ja też dodam, że właśnie im Arce brakuje takiego ułożenia w defensywie. Tam jest wyraźna kreska między atakiem, między tą siłą ofensywną, a tym jakością bronienia i to się po prostu na Arce odbija. Tam są proporcje 5-5, moim zdaniem. Był mecz na szczycie, to teraz mecz na dole tabeli. Chojniczanka grała z Odrą Opole. Pierwsze zwycięstwo Odry Opole pod wodzą Adama Noconia. Ważne bardzo zwycięstwo, bo też z rywalem, z którym pewnie będą do końca bili się o utrzymanie, bo tak się raczej na to wszystko zapowiada. Czwarta porażka z rzędu już Chojniczanki, więc ta sytuacja w Chojnicach robi się naprawdę mało przyjemna. Ja byłem nawet pewny, że zaraz po meczu będzie zmiana trenera, odsunięcie trenera Kafarskiego. Nie doszło do tego, bo rzeczywiście no, Chojnice nie grają źle, bo zupełnie się inaczej ich ogląda w ostatnim czasie. Zresztą rozmawialiśmy o tym tydzień temu, że Chojniczanka zmieniła styl i niestety ten styl totalnie nie przynosi im punktów. Odra Opole zagrała bardzo pragmatycznie, zagrała defensywnie, licząc na kontry, licząc przede wszystkim na to, że w pewnym momencie otworzą się im sektory boiska, gdzie będzie można wykorzystać swój potencjał w ofensywie i rzeczywiście tak było. Wpuścili gospodarzy bliżej swojej bramki i zaczęli wykorzystywać te przestrzenie i myślę, że trener Nocoń przede wszystkim świetną pracę wykonał przed tym meczem. Przeanalizował w sposób idealny drużynę Chojniczanki i wykorzystał
to, co w ostatnim czasie drużyny grające przeciwko Chojnicom wykorzystywały za każdym razem. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o wpuszczenia, o wejścia, to wejście Roberta Janickiego dało tutaj dużą nadzieję Chojniczance, że jeszcze coś w tym meczu się uda zrobić. Nawet go nominowałem do 11 kolejki, tak zaspoileruję, bo rzadko wyróżniam rezerwowych zmienników. Natomiast w tym przypadku faktycznie to była jedyna szansa Chojnic na to, żeby odwrócić losy spotkania. I gdyby tam Szymon Skrzypczak troszkę lepiej się zachował przy tej dobitce strzału Janickiego, to faktycznie ten punkt mógłby zostać urwany i byłaby to też inna sytuacja niż w tym momencie, niż taka przegrana z tym kandydatem do spadku, z rywalem, z którym będzie się walczyć o utrzymanie, ale generalnie wnioski są takie, że Chojniczanka naprawdę obniżyła loty i też słyszałem o tym, że tam mogło być gorąco, ale do końca rundy raczej bez zmian z tego, co teraz do mnie dochodzi. To też dobrze, że zarząd czy prezes nie reaguje pod wpływem chwili, bo myślę, że tutaj nie jest to dobry moment, żeby cokolwiek zmieniać, jeśli jest jeszcze szansa uratowania punktów, a myślę, że Chojniczanka musi jakieś punkty zdobyć do końca, bo ta sytuacja będzie niezwykle trudna. Ja jeszcze tutaj konkluzja do jednej rzeczy. W meczu motoryki, decyzyjności i szybkości, jeśli te trzy składniki byśmy tutaj mieli, to mam wrażenie, że jednak Odra była dużo, dużo lepszym zespołem i coś tutaj niedobrego się rzeczywiście w Chojniczance stało, bo nawet ta sytuacja, której wspominasz Sobczaka, to on jest zdziwiony w ogóle, co się tutaj wydarzyło. Więc to są rzeczy ważne, koncentracja czy podejmowanie decyzji, jednak jak się jest trochę, można powiedzieć, ociężałym, to jednak wolniej się to robi. Kolejne spotkanie, o którym sobie powiemy, Górnik Łęczna, Chrobry Głogów. Górnik nie przegrywał u siebie od sierpnia, nie przegrał meczu na własnym obiekcie, teraz im się to zdarzyło. Z kolei Chrobry potwierdza, że akurat na wyjazdach czuje się bardzo dobrze. 5 ostatnich meczów z 6 wyjazdów to są wygrane w delegacji, więc chyba można mówić o jakiejś już tendencji. Kolejny gol, zresztą bardzo ładny, Sebastiana Stebleckiego, z którym za momencik sobie też porozmawiamy. Zawodnik w bardzo wysokiej formie i Chrobry ma już tylko naprawdę niewielką stratę do tych pierwszych dwóch miejsc. Zespół zaczyna już naprawdę poważnie włączać się do walki o awans. Tym razem słabszy występ Mateusza Bochnaka, ale zaproszę naszych widzów też do poniedziałkowego, do poniedziałkowego cyklu na Weszło. W poprzedni poniedziałek pisałem o tym, jak wyglądała ta jego droga do pierwszej ligi i jak wyglądają też jego liczby w tym sezonie, bo on bywa tym motorem napędowym, chociaż nasz dzisiejszy rozmówca Sebastian Stablecki akurat w tym spotkaniu no zagrał półkę wyżej i pociągnął zespół do zwycięstwa. Ale mi się wydaje, że... Bo Bochnak był widoczny w tym spotkaniu, ale dzięki temu, że Chrobry właśnie ma dwóch takich zawodników kreatywnych, różnych mimo wszystko, bo Steblecki bazuje przede wszystkim na dryblingu, na takim dryblingu nawet w miejscu jest w stanie bardzo dużo zrobić. Bochnak woli jednak się rozpędzić, zrobić balans i na tym bazuje. W Chrobrym fajnie się to składa, że jeśli rzeczywiście Bochnak ma słabszy dzień, no to Steblecki wtedy imponuje formą. I na odwrót, kiedy Stebleckiego gdzieś tam jest mniej, to Bochnak się wyróżnia. Może też być to spowodowane tym, że po prostu rywale zaczynają zwracać uwagę na tą siłę ofensywną Chrobrego Głogów i chcą się w jakiś sposób przeciwstawić tym lepszym zawodnikom, jakościowym zawodnikom i od czasu do czasu być może są ci zawodnicy podwajani, dzięki temu ten drugi ma więcej miejsca. No w tym przypadku akurat podwajenia Stableckiego czasami brakowało, bo choćby w tej akcji przy bramce na 2-0, to on praktycznie wykonał dribbling, coś mu tam nie wyszło, troszkę się pogubił, ale za moment poprawił, wrócił w pole karne i padła bramka, więc troszkę chyba zlekceważyli, albo po prostu nie mieli pomysłu na to, jak zatrzymać tego zawodnika, piłkarza Górnika. Rzeczywiście tutaj ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Faktycznie była to druga porażka Górnika Łęczna u siebie. Natomiast 40 ponad stałych fragmentów gry, 19 rzutów rożnych Górnika Łęczna. I teraz powiedzcie mi, ja nawet w rozmowie z moim kolegą serdecznym rozmawialiśmy o jednej rzeczy i mi powiedział coś takiego, że jakby tam był trener Tułacz, to z tych 19 rożnych na pewno coś by było. Więc to jest jakby taka konkluzja, że jednak można byłoby coś strzelić, bo sam Krykun, który rzeczywiście tu był zawodnikiem wyróżniającym się w tym meczu, nie można powiedzieć, że nie, ale to nie wystarczyło na drużynę Chrobrego i myślę, że tutaj jakieś inne rozwiązania też Górnik musi wziąć pod uwagę, bo takim atutem były wrzuty z autu, z Bozienia,
rzeczą rozpoznawalną, ale jednak z tych rzutów rożnych można byłoby jakiś użytek zrobić. Ja jeszcze wtrącę, może wystarczyłoby, żeby został Michał Macek w Górniku Łeszów. W poprzednim sezonie był trener od stałych fragmentów gry w Łęcznej. Odszedł razem z Kamilem Kieresiem, jak dobrze pamiętam. Zresztą teraz Janek informuje, że działaczom w Łęcznej się zamarzył powrót Kamila Kieresia. Rychło w czas. W każdym razie no, ci trenerzy od stałych fragmentów gry cały czas są w Polsce niedoceniani, a faktycznie potrafią zrobić różnicę. Wiecie co, Górnik Łęczna ma przede wszystkim problem z tym, co potrafi trener Gołębieski zrobić w Chrobrym. Niekoniecznie trzymamy się jednego sposobu gry, jednej myśli, tylko od czasu do czasu damy... Przygotowania się na przeciwnika. Tak, tak jest. A Górnik Łęczna, początek sezonu, typowa defensywa, rzuty z autu, czyli rzuty rożne. Gramy swoje, ale w pewnym momencie zmienili ten sposób gry i zaczęli grać atakiem pozycyjnym, gdzie naprawdę ostatnie spotkania pokazują, że też to potrafią. To im zaczęło przynosić punkty, ale przyjeżdża Chrobry Głogów, który ma na nich plan. Wie doskonale, że dobra, Górnik Łęczna, Szabelka i będą nas atakować. Dajmy im pole do tego, aby to robili. I w takim meczu, gdzie rzeczywiście mówicie, jest mnóstwo stałych fragmentów gry, tak jakby ktoś w Łęcznej zapomniał o tym, że ze stałych fragmentów gry możemy również strzelać bramki, a skupili się za każdym razem na strzelaniu bramek z ataków pozycyjnych, z pięknych akcji. To zostało zneutralizowane. I brakuje mi właśnie takiej plastyczności, jeśli chodzi o grę, że można też w inny sposób rywala zaskoczyć i spróbować to zrobić nawet w 20 minucie, nawet w 60 minucie. Ja powiem jeszcze, że nie wiem, czy jest taki portal jakiś ekspres od składów, ale personalnie ten skład mógłby być typowany na pierwszą szóstkę, bo jeżeli sobie tak zobaczymy na charakterystyki zawodników, na ich osiągnięcia i tak dalej. Ale mówimy o Górniku Łęczna? Tak. To nie jest drużyna... Nie wiem, czy aż tak na pierwszą szóstkę. Jeszcze w tym sezonie, w którym jest akurat personalnie zawodników, konkurencja. Gdzie grali, co osiągnęli i jak to wygląda naprawdę? A czy to, co osiągnęli, to też jest kwestia zawsze umowna. Bo Korona Kielce w Ekstraklasie, że tak się odwołam, ma skład doświadczeniem, liczbą meczów w Ekstraklasie przewyższający większość ligi, ale też byśmy chcieli. Słuchajcie, przede wszystkim to jest spadkowicz z Ekstraklasy, to mimo wszystko automatycznie powinniśmy mówić, że... Ale tam też sporo zmian było, nie? Także... Panowie, Sebastian Steblecki, zawodnik Chrobrego Głogów, jest naszym gościem. Może Sebastiana spytajmy właśnie. Zapytamy go najpierw o ten pomysł na mecz z Górnikiem Łęczna, jaki on był. Dzień dobry, Sebastian, witamy. Witam serdecznie. Jakiś Sebastian. Inny samochód chyba niż ostatnio. Właśnie chciałem zapytać, czy zmieniłeś auto, czy to jest dokładnie to samo auto i to samo miejsce, z którym się ostatnio łączyliśmy? Nie, cały czas auto jest to samo, ale tak właśnie się złożyło, że ostatnio i teraz złapaliście mnie, można powiedzieć, gdzieś tam w trasie, więc... Pomyjni, witasz. No, dokładnie. Ale wiesz co, to się też dobrze składa, bo wy w delegacji akurat radzicie sobie całkiem nieźle, więc te wyjazdy przychodzą wam naprawdę z dużą łatwością. Gdzie jest w takim razie klucz, że Chrobry Głogów tak dobrze radzi sobie, kiedy jedzie na obce stadiony? Nie wiem, czy jest do tego jakiś klucz. Po prostu tak się złożyło, że większość tych spotkań, które wygrywaliśmy w tym sezonie, wygrywaliśmy na wyjeździe. Nie wiem, czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego, natomiast no tak jest po prostu, że tych punktów więcej mamy na wyjazdach. Teraz jest perspektywa dwóch meczów u siebie i na pewno będziemy chcieli podgonić ten dorobek punktowy w meczach u siebie. Jaki był pomysł na ten mecz z Górnikiem Łęczna? Tutaj Rafał mówił, że mieliście ten pomysł i on był widoczny. No to teraz zapytam, już możesz powiedzieć, jak to miało wyglądać i czy rzeczywiście wszystko udało się zrealizować? Tak, ja się wsłuchiwałem ogólnie w waszą rozmowę chwilę przed połączeniem się i zgadza się, tutaj Rafał trafnie to zdiagnozował, tak to właśnie miało wyglądać. Wiedzieliśmy, że Górnik Łęczna jest zespołem, który w ostatnich spotkaniach dosyć fajnie i ciekawie operował piłką, starał się grać dużo w ataku pozycyjnym, więc pomysł trenera był taki właśnie, żeby oddać im tą piłkę i dać im się przysłowiowo w tym wykazać i męczyć. A my swoją solidnością w obronie mieliśmy powstrzymywać te ataki i szukać swoich okazji, szukać swoich szans. Nie zakładaliśmy na pewno takiej dużej ilości tych stałych fragmentów, bo rzeczywiście, tak jak żeście mówili, było ich bardzo dużo, 19 rzutów rożnych dla Górnika Łęczna, ale to, że się wybroniliśmy ze wszystkich, to też pokazuje, że dobrze organizujemy się w defensywie, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. I nie tylko, bo i też z tych ataków pozycyjnych było dużo momentów, gdzie Górnik miał opcję oddawać strzały, ale nasi obrońcy ofiarni gdzieś tam się rzucali
pod nogi na tą piłkę szli dosyć mocno i było bardzo dużo bloków. I ktoś mógłby powiedzieć gdzieś tam z boku, że optyczna przewaga była po ich stronie, no ale jeśli chodzi o konkrety na koniec meczu, no to, to się udało nam być konkretniejszym w tym wszystkim i dzięki temu wygraliśmy. To ja może zapytam o twojego kolegę Mateusza Bochnaka, też z racji tego, że o nim wspominaliśmy. Widzisz go w Ekstraklasie? Jakie widzisz jego atuty? Co twoim zdaniem wyróżnia tego zawodnika? No, wiadomo, że Mateusz ma świetny sezon, jest to świetny zawodnik, świetny piłkarz i tak, wydaje mi się, że miejsce takiego gościa, takiego zawodnika prędzej czy później jest w Ekstraklasie, bo pracuje ciężko na treningach, pracuje nad sobą indywidualnie i pomaga bardzo dużo zespołowi, jest naszym bardzo ważnym elementem układanki, no, można powiedzieć gdzieś tam kluczową postacią. Strzela bramki, dużo pracuje dla zespołu, więc ma bardzo dużo atutów, które go predysponują do tego, żeby grać na wyższym poziomie. Do tego potwierdza to liczbami. Jeśli chodzi o takie konkretne rzeczy, które można wyróżnić, to przede wszystkim motorycznie jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany, mnóstwo metrów w sprincie, wybiegane kilometry w meczach, świetny timing, jeśli chodzi o wyczucie takiego momentu, gdzie ruszyć na wolną przestrzeń, gdzie poszukać sobie miejsca, zrównać się z linią obrony i wskoczyć się gdzieś tam za ich plecy, co udowadniał w wielu meczach, chociażby w meczu z GKS-em Tychy, gdzie 3 razy wychodził sam na sam, tylko ruchem takim właśnie wzdłuż linii obrony i wybiegnięciem na wolną przestrzeń, więc to są na pewno jego atuty. A do tego też potrafi zachować zimną krew pod bramką przeciwnika, co przekłada się na liczby, co widać po prostu potem w statystykach. A ty zauważyłeś taką tendencję, że trochę liga zaczyna się bardziej go obawiać albo nauczyła się go, że masz trochę dzięki temu ty więcej miejsca, że obrońcy skupiają większą uwagę na Bochnaku niż na początku tego sezonu, no bo jak już zawodnik strzela te bramki regularnie, jest gdzieś w czubie klasyfikacji strzelców, to siłą rzeczy trenerzy na pewno bardziej uczulają na takiego zawodnika swoich obrońców. Znaczy, ciężko jest to wyczuć. Tak jak rozmawialiście, na pewno są mecze, w których drużyna przeciwna stara się neutralizować konkretne atuty konkretnych zawodników, ale wiadomo, że jakby przede wszystkim skupiają się na ogóle, czyli na całym zespole. Natomiast wiadomo, że są takie mecze, w którym jego atuty czy ta gra na wolną przestrzeń bardziej się sprawdzają niż atuty poszczególnych innych gości, którzy na przykład radzą sobie lepiej w grze na mniejszej przestrzeni, którzy szukają bardziej gry kombinacyjnej, czy po prostu w jakiś inny sposób wykorzystują pewne elementy gry. Także czasami można to w jakiś sposób odczuć w pojedynczych sytuacjach, ale myślę, że przez pryzmat całości jako nas, jako drużyny, to, że się prezentujemy solidnie i zdobywamy teraz regularnie punkty, myślę, że po prostu drużyny, które mierzą się z nami, nastawiają się na naszą całą drużynę, bo chrobry Głogów to nie jest tak, że to jest tylko tam Mateusz Bochnak, aczkolwiek wiadomo, jest wiodącą postacią, natomiast na dobro zespołu pracuje 20 paru zawodników i każdy jest ważny, każdy jest składowym elementem całej układanki, która na razie fajnie funkcjonuje, więc tak to postrzegam. Natomiast ta twoja seria jest najlepsza w karierze, no to już chyba można powiedzieć dosyć otwarcie. Jak naliczyłem ci ostatnie 7 meczów, włączając ten pucharowy, 5 bramek, akurat o tym pucharze to byście chcieli zapomnieć pewnie, no ale gol jest gol, więc rzeczywiście ta twoja skuteczność też skoczyła na trochę inny poziom. Tak, no na pewno jeśli chodzi o te zdobywane bramki, to jest to jakiś przełom i taki troszeczkę inna runda, inny sezon dla mnie, bo rzeczywiście gdzieś we wcześniejszych sezonach strzelałem te gole, ale nie tak regularnie i z taką dużą ilością i z taką częstotliwością. Natomiast po prostu wydaje mi się, że wszystko nam tutaj w drużynie się fajnie zazębia i dużo zawodników pokazuje dobrą dyspozycję, dobrą formę, a wiadomo, że jeden drugiego gdzieś popycha do przodu i to też powoduje, że każdy ten swój poziom podnosi do góry, dlatego mi też w pewnym sensie jest troszeczkę może gdzieś tam łatwiej o te bramki, bo wszyscy na to pracują i cały zespół gdzieś się stara kreować te sytuacje dla każdego z nas po kolei i dzięki temu wszyscy w tej ofensywie i nie tylko notujemy jakieś tam fajne liczby.
coraz wyższe miejsce w tabeli, już tylko 4 punkty tracicie do pierwszej dwójki, a więc do tych miejsc, które bezpośrednio włączają was do ekstraklasy. Ty będziesz zadowolony na koniec rundy z jakiej pozycji, z jakiego dorobku punktowego? No bo widzimy, że Chrobry, mieliście różne momenty w tym sezonie. Była też taka seria, kiedy przegrywaliście mecz za meczem. No, wygląda na to, że skończycie tę rundę albo bezpośrednio walcząc o ekstraklasę, albo będąc po prostu na dobrym miejscu w barażach. Ja bym się na razie tak nie zapędzał z jakimiś konkretami, jeśli chodzi o to, jak skończymy, jak nie skończymy. Są dwie kolejki, więc tak właśnie tak liga pokazuje, że po pierwszych paru kolejkach ktoś mógłby powiedzieć, że jesteśmy murowanym gdzieś tam kandydatem do tego, żeby wbić się o utrzymanie, a mija parę kolejek i jesteśmy w pierwszej szóstce, więc to się wszystko zmienia czasami jak w kalejdoskopie. Trzeba zachować czujność i w każdej kolejce pokazywać. Trener mówi, że poza dziesiątkę nie wypadniecie, więc jakby spokojnie możecie być spokojni. No, wiadomo, że matematycznie już teraz można tam sobie, jak ktoś się tym zajmuje, tak jak gdzieś tam w studiu siedzicie i są eksperci czy dziennikarze, no to... Ciąg dalszy nastąpi albo nie nastąpi, zobaczymy, czy się uda połączyć jeszcze z Sebastianem. Ważne, że w studiu są eksperci, dziennikarze, więc... Ale rzeczywiście, Chrobry Głogów to jest zespół, który poza dziesiątkę już nie wypadnie. No i wygląda na to, że raczej z tych dwóch twarzy, jakie Chrobry pokazywał w tej rundzie, bliżej nam do... Bardziej realna jest ta twarz chyba obecna. Mimo wszystko wydaje się, że to jest zespół, który no nie przystoi mu walczyć o utrzymanie, tylko zespół, który będzie po prostu bił się o szóstkę. No tak, ja nie zdążyłem zapytać, bo chciałem zapytać właśnie, czy teraz pod kątem meczu z Puszczą Niepołomice też oddadzą im piłkę i co to będzie za mecz, jak im piłkę oddadzą. I rzeczywiście tutaj mieli też trening przed stałymi fragmentami, no bo rzeczywiście jestem ciekawy, jak to wypadnie. No zdecydowanie coraz lepiej funkcjonują i oprócz tego, że rzeczywiście my tu chwalimy ofensywnych zawodników, takich jak Bochnak czy Steblecki, no to Chrobry również imponuje grą w defensywie i tu po tym spotkaniu można na pewno wyróżnić Buga i Disa, który kierował tą obroną i tak Sebastian również powiedział, grał bardzo, bardzo ofiarnie, bo kilka interwencji rzeczywiście było. Poukładany w szatni, 20 zawodników pracuje na sukces i to było widać, że zrobiona jest dobra robota tutaj. Naprawdę, myślę, że my się też przyczyniliśmy trochę swoją krytyką do tego i też można było to zapytać, jak to tam się motywują na nas tak samo, ale to dobrze, bo rzeczywiście tutaj myślę, że Chrobry ma szansę odnieść niezłe, na koniec rundy zająć naprawdę dobre, wysokie miejsce. Trochę musimy te numery kont ogarnąć i powysyłać. Na koniec rundy, wiecie, taki zbiorczy z każdego odcinka, wszystko co mówiliście, co się sprawdziło, wypiszcie i wyślijcie do klubów, może tam na herbatę zimową będzie. Ostatnie spotkanie tej kolejki, Puszcza Niepołomice, Skra Częstochowa 3-0, więc lider robi swoje, bo tutaj myślę, że to 3-0 to taki wynik naprawdę oddający to, co się wydarzyło na boisku. 7 porażka Skry z rzędu, to jest już naprawdę bilans katastrofalny w tym momencie. Tam też już chyba czekają bardzo mocno, żeby ta runda się zakończyła, żeby można było wszystko oddzielić grubą kreską i zacząć troszeczkę od nowa, bo jak tak dalej pójdzie, to Skry nie będziemy oglądali w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. No ja oczywiście wyskoczę ze statystykami przewidywanych bramek, ale to głównie dlatego, że one są wręcz kuriozalnie odwrotne. Mianowicie 2,26 po stronie Skry Częstochowa, jeśli chodzi o przewidywane bramki strzelone i 0,62 po stronie Puszczy Niepołomica, wynik 0-3. Więc jeśli kiedyś pamiętam, któryś z trenerów, nie wiem, czy to nie był Daniel Myśliwiec, jeszcze w czasie drugiej ligi, wyszedł na konferencję prasową i przedstawiając jakby właśnie takie liczby, pokazywał, że gra zespołu jest dobra, a to, że wyników nie ma, to jest jakiś moment słabości, jakieś niewykorzystania i trzeba zaufać procesowi. Nie sugeruję, że w ten sam sposób powinien się bronić trener Dziółka, bo to nie w każdym meczu się powtarza, ale akurat to spotkanie jest takim dość dobitnym przykładem, że czasami coś może dobrze wyglądać, a skończyć się katastrofą. Statystyki są takie, że to jest 10. porażka i tutaj nie ma po prostu za to usprawiedliwienia. Druga sprawa, że to jest kolejny wynik 0-3. Druga sprawa, bramkę dostają w pierwszej minucie meczu. Więc to już praktycznie jest to jakiś problem tutaj wewnętrzny. Ja rozumiem, że tutaj jest problem ze stadionem, że jeżdżą do Bełchatowa, że ja wiem, że to jest trudna sprawa, natomiast jeżeli coś tam się nie wydarzy dobrego, a nie sądzę, żeby teraz można było nagle coś tutaj zmontować na dwie kolejki, no to jednak widmo tego spadku już będzie widać od stycznia, już będzie tam światełko się świeciło gdzieś tam z przodu i trzeba będzie od tego światełka uciekać. Znaczy to też jest kwestia tego, bo
mówię o liczbach, ale też liczbą jest zero celnych strzałów na bramkę, więc te sytuacje, to też jest, inaczej to wygląda czasami, gdy bramkarz jest tak, ma taki dzień konia, ma tak fantastyczną dyspozycję, że wyciągnie to 2,26 i te 6 uderzeń obroni, a tutaj po prostu mamy 14-0 w statystyce strzałów. Dodajmy jeszcze, że co jest dużym mecze, problemem. Dwa albo trzy mecze po 1-0 po rzutach karnych, to pamiętajmy, że dobra gra w obronie i gdzieś tam jakaś sytuacja zamieniona na rzut karny, to było czymś, co charakteryzowało Skrę i dawało punkty. W tej chwili tego po prostu nie ma. Zaczynają po prostu od gonga i jest to problem. Natomiast ja myślę, że warto by było, żebyśmy się zajęli liderem, a nie mówili o tym, że ktoś tam ma jakieś problemy. O liderze każdy mówi, więc... Puszcza Niepołomice na pewno robi świetną robotę i ja czekam na to, żeby jeszcze Maxa wyciągnęła do końca, bo niektórym to jest po prostu jakieś nieponosie, że zespół z małego miasteczka nagle może cokolwiek, śmie w ogóle osiągnąć coś więcej i gdzieś tam ma jakieś marzenia o ekstraklasie. Myślę, że warto jest o tym mówić i warto jest podkreślać na to, że warto postawić i na zawodników, i na trenera i dawać mu szansę, mimo tego, że były różne sytuacje życiowe i trener Tułacz był też w tej sytuacji, że był o krok od spadku i nagle wytrzymano ciśnienie. I to jest też, myślę, że coś, na czym powinni się wzorować inni, żeby niepochopnie podejmować decyzje na temat... Przy okazji dodam, przepraszam, bo przerwałem, natomiast tam była też sytuacja, w której trenerowi Tułaczowi pozwolono na takie dość mocne czyszczenie szatni. Tam była duża wymiana tych zawodników w pewnym momencie. To było chyba przed poprzednim sezonem, ale może... A zwykle zmienia się trenera, ci sami, którzy tam gdzieś mącą zostają i to jest sytuacja przetrwania tam jakiegoś czasu i znowu ta sytuacja wraca, więc myślę, że to jest jakby coś, co w Polsce powinno być normą. Ja zacznę od Puszczy i wydaje mi się, że w szatni po prostu wisiało zdjęcie z trenera Stokowca z cytatem, który ostatnio wypowiedział, bo w pierwszej minucie asysta bramkarza. Liczba chętnych na kursy teraz się wzmożyła. Trzeba też z tą L-ką na kursy jazdy. Ale też trzeba przyznać, że dzięki tej sytuacji zaczyna być coraz głośniej, nie tylko dzięki wynikom, ale właśnie sytuacji... Tym słowom trenera Stokowca. Wiele dobrego trener Stokowiec zrobił. O Puszczy mówi się coraz więcej. A dlaczego o tym mówię? Bo pierwsza minuta widać było na twarzach, może przesadzam, ale taką złość. Pokazanie, że Puszcza Niepołomice jest liderem pierwszej ligi, że trener chyba Stokowiec o tym nie wiedział. Kapitalne wejście w mecz, ale z drugiej strony jak idzie, to idzie. Rzeczywiście Szymon powiedział o statystykach Skry. I tu może nie jakość jest widoczna po stronie Puszczy Niepołomice, bo jakbyśmy przed sezonem porównywali zawodników, to byśmy na pewno nie powiedzieli, nie, no Puszcza ma zdecydowanie lepszy skład od Skry i tak dalej. Przede wszystkim są w bardzo dobrej dyspozycji, są w formie i nawet ta bramka Tomalskiego po prostu oddał strzał, piłka wpadła od słupka w same widły i jak idzie, to idzie, trzeba to wykorzystywać i no niestety Skra przede wszystkim w Skrze brakuje jakości, jeśli chodzi o ofensywne sytuacje, bo te sytuacje są. W każdym ze spotkań jest ich kilkanaście, może przesadzam, że kilkanaście, ale kilka na pewno. Ale tam brakuje takiego człowieka doświadczonego, takiego gościa, który jest w stanie, nie wiem, z tych czterech sytuacji strzelić chociażby jedną. I tu jest duży problem, jeśli chodzi o drużynę trenera Dziółki. Szczerze powiedziawszy, tak zastanawiamy się. No okej, to nie jest moment odpowiedni na to, aby teraz zmieniać trenera. Ja mocno się zastanawiam, czy trenerowi Dziółce dalej trzeba dawać w zimie jakby szansę na odbudowanie tego wszystkiego, bo patrząc na wyniki, no to coś już pękło. Ta drużyna już mimo wszystko nie jest w stanie chyba... Prezes musi wziąć wskoczyć, w zimie odpowiedzialność. Wskoczyć wyżej i no, jakieś ruchy trzeba będzie na pewno tam zrobić. Kolejnym ruchem, jaki my zrobimy w tym programie, będzie twoja, Rafał, jedenastka, bo mamy już ją przygotowaną i zobaczmy sobie, jak wyglądają wasze jedenastki kolejki. Proszę o krótkie omówienie najciekawszych postaci w tej jedenastce. Widzę, że ustawienie takie 4-2-3. Nie, 3-5-2, tak bardziej chciałem. 3-5-2, okay. Ja się raczej skupiłem na zawodnikach, którzy w tej kolejce dali coś więcej niż normalnie. Czyli albo mnie asystowali, albo strzelali bramki.
bo zastanawiałem się na przykład nad Kadlecem z Brookbetu, który zaliczył asystę i zagrał bardzo solidnie w obronie, nad Bonifacją. On też bez problemu mógłby się znaleźć w tej jedenastce, ale Kadlec zrobił coś więcej niż do niego należy. To samo Monsalve, to jest kolejny mecz jego, bardzo dobry, jeśli chodzi o destrukcję, ale pod bramką rywala był nie tylko przy tej bramce, ale bodajże jeszcze dwa albo trzy razy dochodził do sytuacji, gdzie ta bramka mogła paść. O Bieleckim wcześniej już mówiłem, że to był jeden z tych bohaterów derbów Ruchu Chorzów z GKS-em Katowice. Naprawdę dzięki niemu myślę, że przede wszystkim tam było zero z tyłu, jeśli chodzi o chorzowian. Ja wiem, że Bartosz to jest generalnie skrzydłowy, bardziej ofensywny zawodnik, ale w swojej przygodzie z piłką grał również na obronie. Strzelił bramkę w ostatnim meczu, zaliczył również asystę, więc chciałem go jakby docenić i wpisać w tą moją jedenastkę. Fernandez, Roman, dużo o nich powiedzieliśmy, więc statystyki przede wszystkim pokazują mi to, jakie piętno odbijają na swoich drużynach, są wiodącymi postaciami. Kozina strzelec dwóch bramek i też to był chłopak, który nie kalkulował, gdzie gra drużyny GKS-u Tychy opierała się właśnie na nim, jeśli chodzi o akcje ofensywne. Tu może jest nieoczywiste nazwisko Nowaka, ale uważam, że zawodnicy z Opola zrobili świetną robotę w meczu z Chojniczanką, a Konrad Nowak był taką postacią jasną w tym zespole. To on asystował przy pierwszej bramce, ale to jest zawodnik, który również potrafi grać niekonwencjonalnie, który potrafi czasami z sytuacji nieoczywistej strzelić bramkę albo po prostu dać szansę koledze z drużyny. I w tym spotkaniu ja uważam, że należał do zawodników wyróżniających się. Trąbka, który ma kapitalny sezon. To nie jest młody chłopak, ale chłopak, który ten obraz trenera Moskala, obraz gry kapitalnie się spisuje, jest widoczny. Jest taką podporą dla Pirlo przy rozgrywaniu piłki i bardzo często również bierze udział w tych wszystkich ofensywnych akcjach. Steblecki, kapitalny mecz, bo i bramka, i duży udział przy drugiej bramce. No i tak zastanawiałem się nad taką typową dziewiątką w tym spotkaniu i wydaje mi się, że Poznar był takim zawodnikiem, który mocno pracował, jeśli chodzi o te sytuacje podbramkowe, ale nawet ta czerwona kartka, która anulowana została, pokazała, że u niego też pewne rzeczy się zmieniają i też jest nastawiony do tego, aby pracować dla drużyny, a nie tylko pod siebie. Szymon Janczyk, twoja jedenastka, ile zmian w porównaniu do tej Rafała? Kilka, ale niedużo. Skupmy się na tych piłkarzach nowych, których ty umieściłeś, których nie umieścił Rafał. Pewnie. Kolej to jest zawodnik, który może nie rozegrał wybitnego spotkania i nie był nieomylny, ale myślę, że to czyste konto... Nieczyste konto, jego czyste konto na pewno, bo on przy bramkach nie maczał palców. No i to wprowadzenie, ten udział przy bramce też w jakimś stopniu sprawiły, że można go wyróżnić. I taka nietypowa w sumie para Wisła Kraków, Brookbet, Termalika na środku obrony, bo raczej tego nie robimy. Ale te Kijaski przegrał tylko jeden pojedynek w tym spotkaniu. Też jeśli coś się działo pod bramką drużyny z Niecieczy, to raczej nie on był w to wszystko zamieszany. Dlatego taka nominacja z mojej strony. Kamil Dankowski bardzo fajnie się pokazywał z przodu. Też miałem właśnie taki dylemat, bo jednak było kilku tych zawodników, których można było wyróżnić. Był chociażby Bonifacio, który zagrał dobre zawody. Natomiast Dankowski myślę, że mógł tam jeszcze skończyć mecz z kolejną asystą, przynajmniej na koncie. Po drugiej stronie Simonsen, który jest takim stałym bywalcem, ale też nie bezpodstawnie, bo te dwie jego akcje zakończyły się strzałami w słupek, w poprzeczkę. No poza tym oczywiście powiększył swój dorobek liczbowy, miał też udział przy akcji bramkowej, więc jak najbardziej zasłużył. O Robercie Janickim, Robercie Rafale Janickim, zawsze mi się mylą, Robercie, mówiłem już wcześniej, że rzadko wyróżniam rezerwowych, natomiast w tym przypadku
To był zawodnik, który praktycznie był zaangażowany we wszystkie groźne akcje Chojniczanki i jako jedyny piłkarz ciągnął tę Chojniczankę jeszcze do zwycięstwa. Ta akcja, po której on strzelił bramkę, też jest znamienna, bo on najpierw uratował piłkę, która już praktycznie wyszła za linię końcową. On ją strzelił gdzieś w pole karne, tam był zablokowany strzał, a później jeszcze tę piłkę ponownie zgarnął. Tym razem to on strzelał i wpisał się na listę, więc tak naprawdę tutaj myślę, że w przyszłym spotkaniu już będzie to wyjściowa jedenastka. Maciej Ambrosiewicz, też bramka solidna, forma ogółem w ostatnich tygodniach tego zawodnika. Myślę, że jeden z liderów BrookBet Termaliki, mimo że nie tak słono opłacany jak niektórzy piłkarze. Chyba pierwsza bramka jego w barwach BrookBetu, tak całkiem możliwe, całkiem możliwe. Pozostali zawodnicy w jakimś stopniu byli już wymieniani, tak? Bo Trąbka czy Fernandez byli wspominani, także możemy przejść do trenera. Trener Marcin Sasal, tutaj grafika wygląda tak, proszę bardzo, klasycznie. Ale ja niekonwencjonalnie dzisiaj. No to proszę w bardzo. W ostatnim programie Rafał trochę wślizgiem mnie zaatakował, że moja obrona 4 bramki straciła. Na wyprostowanej nodze. Inspiracją moją było tak, co tu zrobić, jak tutaj się odegrać na tym. I przez cały trener miał 2 bramkarzy wtedy. No. I przez cały tydzień, tak jest, i przez cały tydzień myślałem, inspiracją było to, żeby stracić jak najmniej bramek. Można było najmniej. Moja jedenastka straciła tylko 2 bramki, a Rafała 3. W związku z tym wygrałem 3-2. Mniej straciłem, więc... Jest rewanż udany. Zrewanżowałem się, zobaczymy, co będzie dalej. Ale tutaj jest dużo zbieżności. Oczywiście Poznar, świetny mecz. Kozina, rozmawialiśmy o tym. Pląskowski, kolejny dobry mecz z ławki. Myślę, że też trzeba dać mu szansę może od początku. Fernandez, Roman, jakość ponad wszystko, ale też doceniam 2 zawodników Trąbki, którego czasami mi się nie zmieścił w tej jedenastce, bo on był parę razy tutaj w zasięgu i ktoś tam według mnie trochę lepiej zagrał, ale myślę, że to jest też do tego, że to jest fajny zawodnik, który się wyróżnia na tle tej pierwszej ligi. I Dankowski, dla mnie klasyczny prawy obrońca, który już mało jest takich zawodników, który też potrafi wejść z dośrodkowaniem i dobrze, solidnie grać w obronie, ale też ta inklinacja do gry ofensywnej. Tutaj jestem też pod wrażeniem, co wyprawiał Jędrych i oprócz tego, że jest to solidny obrońca, to naprawdę chciał zrobić wszystko, żeby w tych derbach Śląska Gieksa przynajmniej tą bramkę strzeliła. No i doceniam też tutaj, jeśli chodzi o jakość Nowaka z Odry, bo myślę, że to jest naprawdę chłopiec, który się rozwinął. Ja mówię dlatego, że chłopiec, bo kiedyś tam mieliśmy na poziomie reprezentacji młodzieżowej Polski jakieś tam parę minut, więc też patrzę na to, jak się rozwija i myślę, że to jest wszystko w dobrym kierunku. No tutaj u niego przede wszystkim kontuzje spowodowały, że ta... I przede wszystkim następna sprawa, no rzadko się zdarza, że wyróżniam co kolejkę, staram się innych bramkarzy, ale tutaj myślę, że Loskę muszę docenić po raz drugi z rzędu, bo rzeczywiście mocny punkt Termaliki. I to, że jest 0 z tyłu znowu i ten wynik jest naprawdę dobry, to jest też jego sukcesem i oby tak dalej. Zanim zobaczymy sobie tabelę, jeszcze wspomnienie o Kanal Plus Online. Szymon, tutaj możesz teraz ładnie pokazać swój kubek. Pierwsze 3 miesiące za 20 zł możecie mieć oczywiście dzięki tej promocji, która cały czas trwa, oferta specjalna. Do niej link znajdziecie w opisie do tego filmu. To teraz Szymon, proszę jeszcze raz, zalokuj, pokaż. Bardzo proszę. Tutaj w tym kubku znajdowała się kawa, którą robiłem do ostatnich sekund. Musisz jeszcze programu podtrzymać, żeby można było zobaczyć. Poczekaj. O, dobra, mamy to. Już teraz całkiem poważnie tabela pierwszej ligi po tej 16 serii gier. Jeszcze raz sobie na nią zerknijmy i za moment od razu też następna kolejka i zapytam was oczywiście o to, jaki mecz najbardziej będzie was rozpalał. Przypominamy, Puszcza Niepołomice cały czas liderem. Trzeba się wybrać do Niepołomic, takie kubeczki zawieźć, żeby już w przyszłym sezonie mogli z firmowych oglądać Ekstraklasę. No jest bardzo duża szansa na to, że tak się wydarzy, ale jeszcze trochę trzeba pograć. Widzimy, parę rzeczy przyjedzie do Niepołomic, nie tylko kubki, myślę. Który mecz wybieracie? Szymon, dla ciebie mecz kolejki 17. Mecz kolejki Arka BrookBet z racji nazw, z racji marki, z racji tego, jak typowaliśmy te drużyny przed sezonem. Piłkarsko pewnie będzie ciekawie w Głogowie właśnie, gdzie Chrobry zagra z Puszczą, ale też w Tychach GKS z Ruchem to takie małe derby, ale piłkarsko bardzo fajne spotkanie, myślę. No dla mnie zdecydowanie Wisła, Górnik Łęczna. Górnik, myślę, który będzie chciał grać dalej tą swoją ofensywną piłkę. No i Wisła, która jest rozpędzona, która w ostatnim spotkaniu naprawdę zagrała fantastycznie i to spotkanie już dzisiaj może być naprawdę świetne do oglądania.
Ja się zgadzam, to te dwa mecze rzeczywiście się wyróżniają, ale bym tutaj jeszcze docenił mimo wszystko Chrobry Głogów w puszczaniu Połomice. Lider to lider, a Chrobry też, będziemy to też oceniać pod takim kątem, że jest to zespół, który jest na topie, gra, potrafi wykorzystać działania przeciwnika, no i na pewno będę chciał to zobaczyć, jak sobie poradzi z liderem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zapowiedź 17. kolejki spotkań. Bardzo wam dziękuję, panowie, za dzisiejszą dyskusję. Spotykamy się za tydzień. Święto, więc trzeba będzie patriotycznie się ubrać na biało-czerwono. Szymon Janczyk, dziękuję. Dziękuję. To jest zobowiązanie? Takie luźne. Okej. Okay. Rafał Grodzicki. Dziękuję bardzo. Trener Marcin Sasa. Dziękuję. Bądźcie z nami także za tydzień. Do zobaczenia, dobrego tygodnia. Naszego podcastu Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.